Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku. Dzisiaj podejmiemy temat, który jest nieco trudny, o którym dosyć głośno się mówi w ostatnim czasie, ale też nie do końca jest taki oczywisty. Jak widzicie po tytule, będziemy rozmawiać o mikroplastiku w kosmetykach. Tak. Wreszcie jestem gotowa na to, żeby podjąć ten temat z wami, a muszę wam powiedzieć, że trochę czasu mi zajęło, zanim zebrałam wszystko w jedną całość, ponieważ postanowiłam skonsultować pewne informacje, które pojawiają się od jakiegoś czasu w internecie z osobami, które posiadają większą wiedzę ode mnie, między innymi z chemikami czy też technologami kosmetyków, jak ta sprawa wygląda od ich strony, ale powiem wam też, że rozmawiałam z niektórymi producentami kosmetyków, jak to wygląda właśnie w kwestiach prawnych od produkcji kosmetyków. No i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Dzisiaj postaram się wam przekazać te informacje, ale bardzo bym chciała też, żebyście z dużą uwagą oglądali ten dzisiejszy film. Między innymi dlatego, że w internecie w ostatnim czasie pojawia się ogromna ilość mitów na temat mikroplastiku, ale też niektórzy wygłaszają teorie, które kompletnie nie mają pokrycia w tym, co przedstawia nam między innymi nauka, różnego rodzaju informacje z prac naukowych, ale też to, co ogłasza tak naprawdę świat w tej całej branży kosmetycznej, przemysłu kosmetycznego i przemysłu chemicznego. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania, przygotujcie się, miejcie ze sobą telefon, żeby robić w razie czego screeny lub coś do notowania. Tak jak wspomniałam już, w ostatnim czasie dosyć głośno mówi się o mikroplastiku, za sprawą też pewnie wiecie, jakiego twórcy i nie tylko, ale z jednej strony muszę wam powiedzieć, że to dobrze, ponieważ warto jest mieć świadomość tego, co w kosmetykach się znajduje i co się dzieje tak naprawdę w tym biznesie od jakiegoś czasu, ale też z drugiej strony warto troszkę zasięgnąć informacji, które są zgodne z prawdą, a które kompletnie nie mają się do tych bzdur, przepraszam, że tak to powiem, ale bzdur, które są wygłaszane gdzieś tam w internecie. Poza tym zwróciłam też uwagę, że przez to, że powstały i powstają jakieś tam teorie na temat tego mikroplastiku, zaczynają być one powielane. Powielane przez osoby, które też nie mają żadnej wiedzy w tym temacie. Gdzieś na blogach zaczęłam czytać też pewne informacje, które nie są zgodne z prawdą. Już nie wspomnę o tym, że nie ma takiego dnia, byście gdzieś pod moimi filmami, czy też w komentarzach, czy też w wiadomościach prywatnych pisali do mnie w kwestiach właśnie w kwestii mikroplastiku i próbowali też czegoś się dowiedzieć. Ale powiem wam szczerze, że tak naprawdę o mikroplastiku nie jest głośno od kilku miesięcy, tylko mówi się o tym w przemyśle kosmetycznym, w przemyśle chemicznym, ale generalnie również w całej tej sferze ekologii i tego, co dzieje się na świecie już od dobrych wielu lat. To nie jest sprawa taka, powiedziałabym, świeża, ale jest to sprawa, która ma swój początek już jakiś czas temu i w której powiedziałabym też, że się działa, że coś się dzieje, dzieje się prawnie i tutaj właśnie na początek zaczniemy od takich dat, które myślę, że też są pewną ciekawostką i też powinniście o tym wiedzieć, że między innymi w 2012 roku pierwszym krajem, który stwierdził, że rezygnuje kompletnie z mikroplastiku, była Holandia. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie Holandia jako pierwsza zadeklarowała, że odchodzi od mikroplastiku, nie tylko jeśli chodzi o kosmetyki, ale również o chemię. Kolejna ważna data to jest między innymi 21 października 2015 roku, gdzie Cosmetics Europe publikuje oficjalne zalecenie branżowe dotyczące wycofania mikroplastiku z kosmetyków do 2020 roku. Mamy właśnie rok 2020. Zobaczymy, jak to będzie i jak to będzie postępowało. I kolejna ważna data to 16 stycznia 2018 roku, gdzie Komisja Europejska publikuje strategię na rzecz tworzyw sztucznych, która ma rozwinąć między innymi rynek recyklingu. I tutaj chodzi nie tylko i wyłącznie o ten cały mikroplastik w formułach kosmetycznych czy w formułach preparatów takich chemicznych, środków chemicznych, ale między innymi również o sam plastik, czyli plastikowe opakowania. Jak widzicie,
coś w tym dziedzinie się dzieje, w tej kwestii się dzieje i jakoś tam ona się rozwija. Oczywiście nie do końca rozwija się tak, jak powinna, i te działania są zbyt wolne, ale słuchajcie, pierwsze marki, które podjęły taką decyzję, pierwsi producenci kosmetyków, którzy podjęli decyzję o tym, by zrezygnować kompletnie z mikroplastiku, to były m.in. takie koncerny jak Unilever, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Estée Lauder czy Boots. Za nimi poszły kolejne marki, kolejni producenci i coś w tej dziedzinie zaczęło się dziać również w Polsce. Niestety prawda jest taka, że jeśli chodzi o te kwestie prawne, choćby tutaj nawet w Polsce, nie ma takich regulacji prawnych, które nakazałyby producentom kosmetyków informować nas o tym, że w tych preparatach nie ma mikroplastiku. I co jest też bardzo ciekawe, zaraz w ogóle przejdziemy do tej definicji samego mikroplastiku i tych substancji, ale powiem Wam, że właśnie w tych rozmowach z producentami okazało się, że mimo wszystko, mimo tego, że jest już jakaś lista substancji zaliczanych do mikroplastików, nadal ta kwestia nie jest całkowicie uregulowana. Nie ma tych substancji, pojawia się coraz więcej, a nie ma takich konkretnych regulacji prawnych, że ta substancja to jest mikroplastik, absolutnie nie. I bardzo często producenci kosmetyków też mają z tym problem. I myślę, że my również, ponieważ w ostatnim czasie, mimo tego, że mamy jakąś listę tych substancji zaliczanych do mikroplastików, zrodziła się ogromna mitów w tej sferze i tak naprawdę zaczęto wrzucać wszystko, co ma podobne nazwy, co ma gdzieś tam polimer w składzie, w nazwie, do mikroplastiku, a to jest ogromny błąd. No dobrze, ale przejdźmy teraz sobie do tej najważniejszej kwestii dzisiejszego filmu, czyli w ogóle co to jest ten mikroplastik. To jest bardzo ważna sprawa, żebyście zrozumieli, co to jest mikroplastik, a jakie to są substancje i dlaczego stosuje się je w kosmetykach. No dobrze, to zacznijmy właśnie od tej definicji, która została ustalona w 2015 roku przez Cosmetics Europe. Co to jest mikroplastik? Otóż moi drodzy, substancje, plastikowe granulki, mikrogranulki, które są nierozpuszczalne w wodzie, mają stałe cząstki z tworzywa sztucznego o wielkości, uwaga, 5 mm albo mniejsze, które stosuje się w preparatach do spłukiwania i mają one zastosowanie jako takie granulki złuszczające i oczyszczające. Czy Wy to dobrze teraz zrozumieliście? Jeszcze raz, kochani, powtórzę. Mikroplastik, definicja mikroplastiku, która została tak jakby ułożona przez Cosmetics Europe w 2015, pokazuje nam, że mikroplastik są to substancje z tworzywa sztucznego, które mają stałe swoje cząstki, które nie rozpuszczają się w wodzie, ale są łatwo przez nią spłukiwane, które stosuje się w preparatach właśnie do spłukiwania, mają działanie złuszczające, oczyszczające. Ale to, co jest również bardzo ważne, to wielkość tych cząsteczek, czyli od 5 mm i mniejsze. Ok, no to teraz już sobie omówiliśmy, co to jest ten mikroplastik według tej definicji ustalonej przez Cosmetics Europe. A tak naprawdę, jakie zastosowanie, bo tych substancji, słuchajcie, jest sporo, zaraz Wam się wyświetlą, jakie to są substancje. Tak naprawdę, po co producenci kosmetyków stosują właśnie te substancje polimerowe, te substancje z tworzywa sztucznego? Między innymi ze względu na swoją wielkość cząsteczki, na swoją budowę cząsteczki, takie substancje mają różne przeznaczenie. Mogą na przykład, możemy stosować je w preparatach złuszczających i tutaj może Wam się wyświetlić na przykład peeling do ciała z takimi granulkami, coś w stylu tak zwanego gomasz, coś podobnego, gdzie macie takie granulki, które nie zmywają się ze skóry, nie rozpuszczają się w wodzie, ale działają właśnie oczyszczająco, peelingująco. I to są między innymi substancje właśnie zaliczane do mikroplastiku. Ale na przykład może Wam się tutaj też zaświecić taka lampka, pasty do zębów.
past do zębów, które mają gdzieś takie błyszczące mikrogranulki, coś w tym stylu. Też kiedyś bardzo popularne właśnie tego typu pasty, które miały zadanie oczyszczać jeszcze lepiej nasze zęby, usuwać ten nadmiar kamienia, ale też gdzieś tam je wybielać. No i tutaj znowu nawiążę do tego, że mamy te substancje z mikroplastiku. Ale substancje z mikroplastiku służą również w innych celach. Między innymi są zagęstnikami formuł, mogą być emulgatorami, mogą również tworzyć film na naszej skórze, dzięki któremu mamy też taki efekt wygładzenia, ale również dzięki którym substancje, te wszystkie, ta cała formuła kosmetyczna będzie się ładnie, tak fajnie rozprowadzać na naszej skórze. Substancje zaliczane do mikroplastiku mogą również matowić naszą skórę. Bo słuchajcie, skóry nie jesteśmy w stanie zmatowić jakimiś substancjami, które się w niej znajdują, ale producenci czasami nam mówią, że jakiś tam podkład na przykład daje nam efekt matowej skóry. I co to takiego jest? No właśnie, zawarte tam substancje zaliczane do mikroplastiku, które dają nam taki efekt na skórze tej matowej, powiedzmy właśnie matowej powłoki, matowej skóry. To, co również może Was zaciekawić, to to, że do substancji zaliczanych do mikroplastiku mamy m.in. brokat. Brokat, który jest stosowany w kosmetykach kolorowych. Tutaj te cząsteczki tego brokatu gdzieś tam czasami lubimy sobie użyć, żeby pięknie błyszczeć, a to właśnie może być m.in. mikroplastik. Ale to, co jest również bardzo ciekawe, to to, że mikroplastik w kosmetyku może być również fazą sorpcyjną dla zapachów, witamin, olejów, składników nawilżających czy nawet substancji aktywnych. Także widzicie, substancje zaliczane do mikroplastiku mają różne działanie w zależności od tego, w jakim produkcie zostały użyte, w jakiej formule zostały wykorzystane, jakie to są kosmetyki, czy są to kosmetyki kolorowe, kosmetyki pielęgnujące, kosmetyki do ciała, czy kosmetyki do włosów. Musicie również pamiętać o takiej bardzo ważnej kwestii, jeśli chodzi o samą ilość zastosowanego mikroplastiku w kosmetykach. Jest ona bardzo różna i w tych formułach stosuje się czasami około niewielkiego ułamka procenta mikroplastiku, tylko żeby gdzieś tam wspomóc formułę kosmetyku, ale czasami jest to nawet 90%, jeśli chodzi o formułę, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. No dobrze, moi drodzy, to teraz, tak jak wspomniałam na początku, albo przygotujcie sobie coś do pisania, albo też przygotujcie się na robienie screenów, bo będą Wam się wyświetlały tablice z substancjami, które są oficjalnie zaliczane do mikroplastiku. Czyli te substancje, które łączą się z definicją podaną przez Cosmetics Europe w 2015 roku, te, które są nierozpuszczalne w wodzie, mają odpowiednią tą cząsteczkę, które są łatwo spłukiwane z naszej skóry, no i też są cząstkami stałymi, które są stworzone z tego tworzywa sztucznego. I zaczynamy od pierwszej tablicy, która Wam się w tej chwili wyświetla. Jest Stowarzyszenie Plastic Europe, czyli to Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych w Europie, określa właśnie taką listę, którą teraz widzicie, substancji zaliczonych do mikroplastiku. Idziemy dalej, ponieważ pojawia się kolejna lista substancji zaliczonych do mikroplastiku i znowu Wam się w tej chwili wyświetla tabela. Ta lista jest określona przez niemieckie stowarzyszenie Bund i zobaczcie sobie teraz, jakie to są właśnie te substancje, konkretne nazwy substancji w kosmetykach i w chemii, które zaliczane do mikroplastiku. Ale uwaga, uwaga, mamy też listę oficjalnych mikroplastików podaną przez Cosmetics Europe i ona Wam się w tej chwili wyświetla. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, na tej liście znajdują się również substancje, które nie do końca odpowiadają definicji stworzonej właśnie przez Cosmetics Europe. Ale warto też pamiętać, spisać sobie gdzieś, zaznaczyć te substancje, bo one są zaliczane do mikroplastiku. No i tutaj zatrzymamy się na chwilę, bo macie okazję teraz zobaczyć, jaka jest ta lista substancji zaliczanych do mikroplastiku, jakie to są nazwy i dlaczego się zatrzymamy? Dlatego, że pojawia się coraz więcej mitów w internecie i nieprawidłowych informacji o tym, że pewne substancje to jest mikroplastik, ponieważ gdzieś w nazwie mają polimer.
A prawda jest taka, moi drodzy, i to jest informacja potwierdzona, że nie każdy polimer to jest mikroplastik. A dlaczego? Dlatego, że są takie polimery, które tworzą związki pewnych substancji, które między innymi są rozpuszczalne w wodzie. Albo są też takie polimery, które posiadają budowę cieczy. Nie są to cząstki stałe. I tutaj mamy problem. My jak konsumenci tak naprawdę mamy problem. Bo jeśli będziecie szli torem tych mitów, które są wygłaszane w internecie, nie będziecie posiadali odpowiedniej wiedzy w tym temacie i będziecie patrzyli na substancje w składach kosmetyków po nazwach, że gdzieś tam jest ten polimer, to zaczniecie rzeczywiście tak funkcjonować, że wszystko będziecie wrzucać do mikroplastiku i w pewnym momencie stwierdzicie, że no kurczę, ten mikroplastik jest po prostu wszędzie. No nie można kupić nic, co nie będzie tego mikroplastiku posiadało. Ale jeśli weźmiecie pod uwagę to, co Wam dzisiaj mówię i przede wszystkim listę oficjalnych mikroplastików i to, że nie każdy polimer, nie każda substancja, która gdzieś tam w składzie ma nazwę polimer czy crosspolimer, jest mikroplastikiem, no to tutaj, no niestety, pojawia się troszeczkę ten problem, czyli ta kwestia nie do końca oczywista, która też może w nas wprowadzić trochę takiej niepewności. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyście mimo wszystko jednak posiłkowali się informacją, którą listą substancji zaliczanych do mikroplastiku, które są oficjalnie podane, jeśli nie posiadacie odpowiedniej wiedzy w tym temacie. Jeśli nie wiecie, czy ta substancja, która gdzieś tam w nazwie ma polimer, jest tym mikroplastikiem, jakie posiada właściwości fizyczne i chemiczne, czy jest to substancja rozpuszczalna w wodzie, czy nierozpuszczalna w wodzie, nie warto wrzucać po prostu wszystkiego do jednego worka i nie warto dalej rozprzestrzeniać takie mity. Warto natomiast je mimo wszystko zasięgać informacji i posiłkować się tym, co już na 100% wiemy. No ale kolejna ważna kwestia, którą musimy poruszyć w dzisiejszym filmie, to między innymi to, dlaczego tak głośno mówi się o tym mikroplastiku. Co tak naprawdę sprawia, że ten mikroplastik jest szkodliwy? Wiemy o tym, że są to substancje, które nie rozpuszczają się w wodzie. Wiemy, że są to substancje z tworzyw sztucznych, czyli można by powiedzieć z tego właśnie mikroplastiku. Ale jak one tak naprawdę wpływają na tą szkodliwość? No i moi drodzy, tutaj przede wszystkim chodzi o środowisko, o nasze środowisko. Dlaczego o tym mikroplastiku się tak głośno mówi? Ze względu na nasze środowisko. Walczą o to ekolodzy, walczą o to w tej kwestii osoby, które żyją gdzieś tam bardzo ekologicznie, które żyją według tych zasad i trendów, które panują w ostatnim czasie, czyli zero waste, less waste i tak dalej. Osoby, które interesują się pielęgnacją naturalną, walczą o to, żeby tych substancji, tego mikroplastiku było jak najmniej, bo on przede wszystkim szkodzi naszemu środowisku. Jak to działa i dlaczego szkodzi naszemu środowisku? Przede wszystkim dlatego, że mikroplastik stosowany w kosmetykach jest nierozpuszczalny w wodzie, przez co też spłukiwany z naszej skóry czy też z naszych włosów dostaje się ściekami do środowiska wodnego lub też do naszej gleby. Przez to, że dostaje się do tego środowiska wodnego, w zależności od tego, jaką posiada cząsteczkę i budowę, też robi takie, można by było powiedzieć, spustoszenie. Między innymi, jeśli mamy polimer, który ma dużą cząsteczkę, to ten polimer opada na dno jakiegoś zbiornika wodnego, no i zaczyna nam się robić, no można by było powiedzieć, ten plastikowy śmietnik, tak? Z drugiej strony, jeśli mamy polimer, który ma małą cząsteczkę, to on z kolei zaczyna osiadać na powierzchni wody, a przez to też imituje pożywienie między innymi dla ryb. No i co się dzieje? W momencie, kiedy ryby zaczynają gdzieś tam jeść sobie ten mikroplastik, on oczywiście nie ma możliwości rozłożenia. Te ryby można by było powiedzieć, że są zatrute. I teraz wyobraźcie sobie zjeść taką rybkę, która w swoim organizmie posiada właśnie ten mikroplastik. W ten sposób
Między innymi też dostarczacie mikroplastik do waszego organizmu. Także z jednej strony mamy tę kwestię śmieciową, czyli zaśmiecania naszej planety, jeśli chodzi o substancje sztuczne, tworzywa sztuczne, a z drugiej strony mamy też taką szkodliwość dla naszego organizmu poprzez to, co jemy i to, co dostarczamy do naszego organizmu. Bardzo ważną sprawą jest również to, że jeśli chodzi o takie statystyki, które są podawane na świecie, to wiemy o tym, że zakażenie środowiska mikroplastikiem to jest między innymi około 0,1% do 4% rocznie. Nie jest to dużo, ale mimo wszystko jest. Bo jeśli popatrzymy na to, jakie jest zaśmiecenie naszej planety, zanieczyszczenie naszej planety plastikiem, a jaki jest mikroplastikiem, są to zupełnie inne grupy, jeśli chodzi o procentowość i właśnie też o statystyki, ale mimo wszystko jednak statystyki pokazują, że ten mikroplastik w naszym środowisku jest. On się pojawia i to zanieczyszczenie tym mikroplastikiem jest. Wspomniałam Wam właśnie o tej szkodliwości mikroplastiku dla naszego organizmu. I tutaj musimy omówić sobie te, przepraszam Was, że znowu to podkreślę, ale te bzdury, które pojawiają się od jakiegoś czasu w internecie i te teorie, które gdzieś tam krążą, jeśli chodzi o mikroplastik. Wiecie już, co to jest mikroplastik, jakie to są substancje, jaka jest budowa tych substancji i jakie one pełnią funkcje w kosmetykach. No dobrze, i bardzo często dostaję od Was pytania, jak to jest z tą szkodliwością mikroplastiku dla naszej skóry, już nie wspomnę o przenikaniu tych substancji i tak dalej. Więc taka pierwsza teoria, która gdzieś tam się pojawiła, to między innymi to, że mikroplastik przedostaje się przez naszą skórę do naszego organizmu. I to jest, moi drodzy, w ogóle jakaś paranoja, dlatego że wiemy, jak działa nasza skóra. Wiemy, że jest to niesamowita bariera ochronna dla naszego organizmu, coś, co chroni nas przed działaniem czynników zewnętrznych. I gdyby było tak, że cząsteczki wielkości mikroplastiku bez problemów przedostawałyby się do naszej skóry, to słuchajcie, my byśmy mieli naprawdę ogromny problem i nie wiem, jak długo funkcjonowałaby na całym świecie ludzkość. To nie jest takie proste, jeśli chodzi o przenikanie substancji. Ja już Wam o tym opowiadałam w jednym z moich filmów. Oczywiście on się Wam gdzieś tutaj wyświetli, więc polecam Wam go sobie obejrzeć, jak to jest z przenikaniem substancji do naszej skóry. I źródła, badania i cała reszta potwierdzają, że mikroplastik nie ma takiej możliwości. On do naszego organizmu przez skórę się nie przedostanie. On się może przedostać do naszego organizmu tylko wtedy, jeśli na przykład, tak jak wspomniałam wcześniej, zjemy rybę zakażoną tym mikroplastikiem. Kolejna teoria, która się pojawiła też w internecie, to między innymi to, że mikroplastik jest substancją, która oblepia naszą skórę, a przez co też może działać komedogennie lub też może powodować wypryski lub też po prostu na tej skórze gdzieś tam siedzi. No nie, to jest kolejna teoria, która nie jest poparta absolutnie żadnymi badaniami. Raczej bym powiedziała, to jest wymyślanie takich nowych teorii, ponieważ tak jak już wcześniej Wam wspomniałam, mikroplastik stosowany jest w kosmetykach zazwyczaj spłukiwanych i jest to też taka substancja, która rzeczywiście może tworzyć film na naszej skórze, ale jest ona łatwo zmywalna z naszej skóry. Nie ma możliwości oblepienia. No oczywiście to oblepienie może się pojawić w momencie, kiedy na przykład macie na swojej skórze podkład, który w składzie zawiera mikroplastik, podkład matujący i zależy Wam na tym, żeby ten efekt zmatowienia długo się na tej skórze utrzymywał, no to można by było założyć, że w takiej sytuacji rzeczywiście mikroplastik oblepia nam tą skórę plus inne substancje, które tam się znajdują, żeby utrzymać ten efekt zmatowienia przez wiele godzin. Ale to nie jest taki efekt oblepienia naszej skóry, jak mogłoby się nam wydawać, że ten mikroplastik zostaje bardzo długo na tej skórze. Po prostu nie. W momencie, kiedy zmywacie taki podkład z waszej skóry, zmywacie też ten mikroplastik. No to lecimy z kolejną śmieszną historią, a między innymi tym, że mikroplastik blokuje działanie substancji aktywnych na naszej skórze. To jest
kompletna bzdura. Nie ma takich badań na ten temat, nie ma tego potwierdzonego w nauce. Mikroplastik nie jest substancją, która będzie blokowała działanie substancji aktywnych. To nie jest jego zadanie, nie po to stosuje się go w kosmetykach. A nawet, słuchajcie, gdyby rzeczywiście było tak, że mikroplastik blokowałby działanie substancji aktywnych, to powiedzcie mi sami, jaki sens ma stosowanie go w kosmetyku? Po co producent stosowałby taki mikroplastik w kosmetyku, który miałby blokować działanie substancji aktywnych? Po co wydawać pieniądze w produkcji kosmetyku na substancje aktywne, skoro można zrobić krem na przykład na działanie, o działaniu mikroplastiku, który wygładzi nam tą skórę, więc po co dodawać te substancje aktywne? No to się tak naprawdę kupy nie trzyma i to jest tak śmieszna teoria, że aż ciężko w nią uwierzyć. No dobrze, ale te teorie, słuchajcie, to tak jak mówię, moim zdaniem są to teorie, które mają przede wszystkim zmanipulować odrobinę wami. Z jednej strony dać wam do myślenia, że o, jest tak ten mikroplastik i też wywołać w was takie uczucie, że jest coś złego i powiem szczerze, że okej, warto być świadomym konsumentem i wiedzieć, że mikroplastik istnieje w kosmetykach czy też w chemii, gdzieś tam się znajduje, ale bądźmy świadomymi konsumentami i posiłkujmy się wiedzą, którą posiadamy z internetu, między innymi ze źródeł naukowych, z badań, z informacji, które przekazują nam osoby, które posiadają większą wiedzę od nas. I tak na przykład znajdziecie dzisiaj w opisie link do bardzo ciekawej pracy naukowej, gdzie opisane są oczywiście te wszystkie substancje, które dzisiaj widzieliście na tabelach, jak one działają, te mikroplastiki w kosmetykach i jakie są inne możliwości zastąpienia tych substancji innymi składnikami w kosmetykach. Co mogą producenci robić, żeby na przykład rezygnować z tego mikroplastiku, a stosować jakieś inne rozwiązania, które dadzą podobny efekt. To jest w ogóle bardzo ciekawa praca, polecam wam się do niej odnieść, polecam wam sobie przeczytać, nie zajmie wam to dużo czasu, jest ona w bardzo fajny sposób opisana i myślę, że też ciekawa, a między innymi zwiększy waszą świadomość. I na zakończenie dzisiejszego filmu muszę odnieść się jeszcze do takiej ostatniej kwestii, myślę, że również bardzo ważnej. Powiedzmy sobie, że ja nie jestem osobą, która żyje bardzo ekologicznie i wy o tym doskonale wiecie. Bo gdyby tak było, to pewnie już dawno zrezygnowałabym z jazdy samochodem, przestałabym stosować kosmetyki z mikroplastikiem, czy na przykład w plastikowych opakowaniach. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Natomiast jestem też taką osobą, która świadomie wprowadza pewne kroki w moim życiu, żeby też zwiększyć jakby te kroki sprzyjające dla naszej planety, czyli zrobić coś, co będzie bardziej ekologiczne, jak na przykład segregacja śmieci, kiedy mogę rezygnuję z samochodu, latem staram się jeździć więcej na rowerze, latem i wiosną. Są takie kroki, które staram się gdzieś wprowadzić w moim życiu, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to tyle, ile mogłabym zrobić i nie jest to tak dużo, jak robią to osoby, które żyją w tych trendach, na przykład less waste, zero waste i tak dalej, czy ekolodzy. Mogłabym zrobić więcej, ale na razie jestem na takim etapie i mówię wam to szczerze, z całego serca, szczerego serca, że po prostu taką osobą nie jestem. A dlaczego wam to mówię? Dlatego, że ja w moich filmach, jak gdzieś mówimy o jakimś mikroplastiku przy okazji analizy składu, to zawsze robię tak, bo nie do końca jest to mikroplastik, albo też polecam wam kosmetyki, które mają substancje, które dla was mogłyby się wydawać mikroplastikiem, a też nie do końca są, ale polecam wam również kosmetyki, które są w plastikowych opakowaniach. Mówimy sobie o mikroplastiku, o tym problemie, który istnieje dla naszego środowiska, który tam ma jakiś niewielki procent, ale działa jednak na nasze środowisko. A tak naprawdę większym problemem i doskonale wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jest plastik. Plastikowe torebki, plastikowe opakowania i tak dalej. I gdybym dzisiaj
tak mocno tutaj na moim kanale krzyczała na ten mikroplastik, gdybym tak tworzyła tę historię na temat tego mikroplastiku, żeby Was zachęcić do rezygnacji z kosmetyków, które zawierają mikroplastik, a z drugiej strony polecała Wam kosmetyki, które są w plastikowych opakowaniach i co więcej, zachęcała Was do generowania śmieci, wyrzucania kosmetyków, które są złe, w jakimś nadmiarze, w jakichś ogromnych ilościach, to byłabym dzisiaj ogromną hipokrytką. I zastanówcie się, jeśli i Wy dzisiaj myślicie o tym, żeby ograniczyć kosmetyki zawierające mikroplastik, czy na przykład nie warto ograniczyć kosmetyków, które są w plastikowych opakowaniach. Wiem, że oczywiście to nie jest prosta sprawa, bo takich kosmetyków jest naprawdę mało, które posiadają na przykład szklane opakowania lub też opakowania przeznaczone do recyklingu. Ale jeśli dzisiaj Wy interesujecie się mikroplastikiem i tymi substancjami, które są zawarte w kosmetykach, to pomyślcie również o tym, żeby właśnie ograniczyć też to generowanie śmieci, ten plastik, który jest wokół nas. Oczywiście ja Was tutaj do niczego nie zmuszam, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Ja nie chcę wywołać na Was jakiejś presji i nie chcę Wam mówić, że macie robić to, czy macie robić tamto. To jest Wasz wybór. Tak jak ja mam wybór w tym, co stosuję, jakie kosmetyki stosuję, co ograniczam, a czego nie, tak samo Wy macie wybór. To są Wasze decyzje. Ale mimo wszystko uważam, że jednak warto być świadomym w temacie między innymi mikroplastiku, wiedzieć, jakie to są substancje i przede wszystkim sprawdzać, jak zmienia się prawo, jak zmieniają się regulacje prawne. A jeśli w składzie jakiegoś kosmetyku znajdziecie substancję, która gdzieś tam ma napisane polimer, gdzieś tam ten cross-polimer, czy copolimer, czy cała reszta, to zanim wrzucicie tę substancję do jednego worka i powiecie, że jest to mikroplastik, to sprawdźcie to w wiarygodnych źródłach, napiszcie do producenta, żeby Was poinformował o tym, czy to rzeczywiście jest mikroplastik. Spróbujcie zasięgnąć informacji z takich wiarygodnych źródeł, bo to jest właśnie ta świadomość. Nie to, że będziemy rezygnować z kosmetyków z mikroplastikiem, a generować kupę śmieci, tylko to, że będziemy podchodzić z rozsądkiem, z głową do wszystkiego tego, z czego korzystamy. Kochani, wiem, że ten dzisiejszy film jest dosyć długi, ale starałam się wyczerpać w nim temat na tyle, ile mogłam wyczerpać temat, bo oczywiście musicie sobie zdawać z tego sprawę, że kwestia mikroplastiku cały czas się zmienia. Walczą o to ekolodzy, walczy o to świat, walczą specjalne organizacje, które chcą ograniczyć mimo wszystko ten mikroplastik zarówno w kosmetykach, w tworzywach, jakichś tam innych tworzywach sztucznych czy w chemii, żeby było go jak najmniej. I dziś może być tak, że dzisiaj właśnie Wam o tym mówię, a jutro pojawią się jakieś nowe regulacje prawne, więc warto mieć to zawsze na uwadze. Pamiętajcie również o tym, że mikroplastik nałożony na naszą skórę nie jest dla nas szkodliwy i jest on tak naprawdę obojętny do naszej skóry i nie zrobi nam krzywdy, jeśli będziemy odpowiednio dbać o naszą skórę, ale oczywiście jeśli macie taką możliwość, żeby ograniczyć kosmetyki, które zawierają w składzie mikroplastik, to dlaczego nie? Myślę, że to wyjdzie na dobre naszej planecie, a przede wszystkim my będziemy mieć taką spokojniejszą duszę i spokojniejsze serce. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, oczywiście widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, pa!